Dzień dobry, albo dobry wieczór. Witam serdecznie w kolejnym filmiku u mnie. Właśnie tak sobie rozpoczęłam. Właśnie ostatnio widziałam u Laury Home Decor, czyli taki kolejny filmik, w którym pokazuję, co kupiła do domu. I tak się usiadłam dzisiaj, tak patrzę i mówię, kurczę, tyle tych rzeczy nakupowałam przecież przez te ostatnie miesiące, a nic z tego nie pokazałam. No może trochę rzeczy z Primarka, no ale tak to, tak siedzę i tak myślę, no kurde, jak tego teraz nie pokażę, to nigdy tego nie pokażę, więc pokazuję. Zacznę od tego, że nie wiem, co mi się stało, bo generalnie zawsze lubiłam takie rzeczy, wiecie, taki kolor jak Kermit Frog, taki zielony, taki gruszkowy. A od stycznia, rzekłabym, od stycznia albo nawet troszkę wcześniej, może już w grudniu, tak coś dziwnego się stało ze mną i zaczęłam jakoś zwracać uwagę na takie rzeczy błękitne, taki pastelowy, błękitny, taki pastelowy, niebieski kolor. I sporo rzeczy tak naprawdę w tym kolorze nabyłam. Pierwsza rzecz jest to takie... Pierwszą rzecz nabyłam oczywiście w TK Maxie, tutaj będzie sporo rzeczy z TK Maxa, bo ja po prostu kocham TK Maxa i HomeSense po prostu kocham, to są chyba moje dwa ulubione sklepy. W każdym razie, pierwsza rzecz to jest takie siteczko w takim bardzo fajnie innym niż zawsze kształcie, bo zazwyczaj są takie okrągłe, a to jest właśnie takie fajne, kwadratowe, z trzema nóżeczkami i generalnie chodzi w nim o to, że ja to sobie przeznaczyłam właśnie na mycie owoców. Takie malutkie, fajne, poręczne i generalnie strasznie mi się spodobało. Więc niestety nie pamiętam ceny, ale wydaje mi się, że chyba kosztowało około 5 funtów. Druga rzecz to takie zwykłe pudełeczko, wiecie, takie klip-klip, z tym, że właśnie taki fajny kształt ma, kwadratowy i jest takiego średniego rozmiaru, więc mi bardzo odpowiada. Ma 880 ml, więc całkiem pojemne i kosztowało 2,49. Kolejna rzecz, a właściwie dwie rzeczy, a właściwie trzy rzeczy. Jak je tylko zobaczyłam w TK Maxie, to mówię oh my god. I zaczęło się od tego, że znalazłam najpierw tą rzecz. No powiedzcie, czy to nie jest zajebiste. Hello! Super jest, po prostu przepiękny. Kupiłam, słuchajcie, dwa takie kubeczki za 2,50 czy coś takiego. I ten jeden tutaj pod spodem był troszeczkę właśnie ukruszony. W ogóle ta porcelana jest taka strasznie delikatna. Jest tak maksymalnie delikatna, że szok. Właśnie i ten jeszcze po prostu mi przecenili przez to, że właśnie taki tutaj ma uszczerbek na zdrowiu. Genialne są. Leciusieńkie, wspaniale się z nich pije herbatę. Po prostu uwielbiam te kubeczki. No i taki się mały wypadek zdarzył wczoraj, że stłukłam ten drugi, więc byłam bardzo niepocieszona tym faktem i bardzo zasmucona. To jest generalnie z firmy Bombay Duck London. I słuchajcie, widziałam na stronie właśnie producenta, to jest chyba z jakiejś starszej kolekcji, ale piękne po prostu kolory. Tam był pastelowy różowy, był taki szarawy, czy to może był taki szarawy nude, coś takiego. Turkusowy, przepiękny turkusowy i to są całe zestawy, tam są filiżanki właśnie, te kubeczki, talerzyki, cukierniczki i jeszcze takie dzbanuszki, no po prostu to jest coś przepięknego. Został mi tylko jeden, a poza tym wiecie co zauważyłam bardzo dziwnego, że w tamtym jak nalewałam gorącą wodę, to słyszałam po prostu jak on mi pęka w środku, na zewnątrz nic się nie działo, ale w środku były takie rysy już później po kilku herbatach i słychać było takie pękanie tej porcelany, więc tak trochę mi to zdziwiło mnie. W każdym razie to są przepiękne kubeczki i szkoda, że mi się tamten stłukł, bo tak to miałam taki komplet i tak trochę mi teraz smutno tylko po foczu. Do kubeczków jeszcze znalazłam właśnie dwa takie talerzyki, więc mówię, jak miałam okazję ugościć no kilku znajomych, to zawsze właśnie staram się podawać właśnie takie talerzyki i tam herbatę właśnie czy kawę w tamtych kubeczkach. Za talerzyki też dałam chyba około 3 funtów za jeden talerzyk, więc cena całkiem niezła. No i słuchajcie, komplet piękny, niestety już teraz nie jest kompletem, ale trudno. A słuchajcie, jeszcze widziałam właśnie w tym samym kolorze była przepiękna cukierniczka, ale ja już mam jedną cukierniczkę, którą zaraz wam pokażę. I stwierdziłam, i ona była właśnie ukruszona też na górze, więc no tak nie za bardzo, kurczę, no jeszcze jak pod spodem to wiecie, damy radę, nie? Ale jak jest tak, tak na samym środku, na górze, no to już tak
nieładnie wyglądało, więc no nie zdecydowałam się na nią i właśnie widziałam taką samą turkusową, która była dokładnie w tym samym miejscu pęknięta, taka okruszona, więc sorry, nie wzięłam. Kolejny talerzyk był kupiony jako pierwszy tak naprawdę. Niby taki zwykły talerzyk, ale mówię, on ma takie fajne tutaj, nie wiem, może pewnie nie widzicie, ale takie linie. Kosztował £1,99 i jest z firmy Royal Loughton. Co? Gordon Ramsay made? Ty, mam talerz chyba Gordona Ramsaya. Taki szok mały troszeczkę przeżyłam właśnie. Gordon Ramsay albo made, albo made. Nie wiem, bo jest jedna litera starta. I podobno go można w zmywarce, w mikrowalówce i generalnie w zamrażarce. No jestem w szoku. No jestem w szoku, mam talerz Gordona Ramsay. Po prostu jestem w szoku. Kolejny talerz, ja nie wiem, ja coś takiego mam, że po prostu lubię sobie kupić talerz raz na jakiś czas. Nigdy to nie. To po prostu czasem wpadają mi w oko w jakieś talerze i zazwyczaj są sztuki, jeden, więc... A ten chyba był jeszcze na przecenie za 3 funty, a jest taki duży i jest moim ulubionym talerzem do jedzenia, muszę wam powiedzieć. I tutaj ma taką krówkę, jakiegoś kogucika, owieczkę, świnkę, no po prostu przepiękny talerzyk. Musiałam wam pokazać tą przepiękną maselniczkę. Nie jestem pewna, czy już wam ją pokazywałam, czy nie. Ale już mamy ją spory czas, bo to jeszcze przed świętami Bożego Narodzenia Artur ją wynalazł właśnie w TK Maxie. Przepiękna, taka szklana. Ja właśnie szukałam bardzo długo takiej masywnej szklanej maselniczki i przesłuchajcie, przez półtora roku nigdzie nie mogłam takiej fajnej znaleźć. I on po prostu przypadkiem w tym Tesco, nie w Tesco, w TK Maxie znalazł tą przepiękną maselniczkę. Tutaj na środku jest napis Butter. Także jest no cudowna, sprawdza się fantastycznie, masło nie jełczeje w niej, po prostu super, jest naprawdę świetna. Znalazłam panuszek, wiecie, tutaj można taki sosik wlać i generalnie się tam potem rozkoszować tym sosikiem. I to kosztowało £3,99, a oryginalna cena tego, z tego co widzę, to £10,49, także nieźle, nieźle. Taki ma wzór właśnie w reniferki, serduszka, jakieś rozgwiazdki. Naprawdę bardzo mi się podobał i no na razie go nie używam, bo jakoś tak nie miałam do czego. Ale wiecie co, nawet jak jest większa grupa, to można tu mleko nalać czy coś i jak jest większa grupa... Jest większa grupa znajomych, to można po prostu mlekiem tam kawę zalać i o. I tak można zrobić. Sporo tych rzeczy wam pokazywałam na Instagramie, więc jeżeli jeszcze nie śledzicie mojego Instagrama, to odsyłam was na dole, jest link. Zapraszam serdecznie do mojego Instagrama. Tam bardzo często się pojawiają moje zakupy. To też nabyłam spory czas, to jakoś przed świętami musiało być. Słuchajcie, w Starbucksie była, nie wiem, to był jeden dzień dosłownie. Jeżeli się wydało 5 funtów, to te kubeczki razem z kawą w środku, gdzieś tą kawę jeszcze chyba mam, bo nawet ja rzadko kawę pijam. Więc mam ją jeszcze. Słuchajcie, te kubeczki były za pół ceny. W tym momencie już nie pamiętam. Aha, już wiem, one 13 chyba funtów kosztowały. Właśnie ten taki zestaw, takiego kubeczka z tą kawą w środku, taką w paczuszce. I jeżeli się wydało 5 funtów, to można było mieć to za pół ceny, czy jakoś tak. Ja pamiętam, że chyba dałam za to 6 coś. Jakoś tak to musiało tak być. Więc ja po prostu czaiłam się na ten kubek, chodziłam koło niego i on jest trochę inny niż te takie standardowe, które możecie w Starbucksie znaleźć, te z czarnym takim, wiecie, bo tutaj jest taka limitowana wersja ze śnieżynkami, tu jest takie złote wszystko, tutaj jakaś czerwona gwiazdka i słuchajcie, i on jest leciusieńki, a tamte są strasznie ciężkie te kubki ze Starbucksa, nie wiem dlaczego, no ale ten jest po prostu leciusieńki i uwielbiałam w czasie zimy po prostu pić w nim gorącą herbatę, uwielbiałam. Fantastyczny kubek. Jeżeli ktoś pija często w Starbucksie, ale właśnie na miejscu, to znacie dobrze na pewno te kubki ze Starbucksa, takie standardowe. Ja po prostu zawsze uwielbiałam w tych kubkach pić i nigdy nie były w sprzedaży. No nigdy w życiu nie były w sprzedaży. Puh. Tydzień po tych kupiłam tamten kubek, patrzę, no te kubki są, mówię, no nie wierzę, po prostu nie wierzę, już nie pamiętam ile za niego zapłaciłam, ale po prostu wzięłam go. Wzięłam go, mówię, no muszę go mieć i słuchajcie, to jest mój drugi ulubiony kubek. Ja non stop teraz piję w tych kubkach i jeszcze w tym niebieskim. Po prostu moje ostatnie 3 ulubione kubki, non stop w nich piję
I tutaj macie taką, wiecie, grawerkę ma właśnie. No, chyba nie widać, troszeczkę światło odbija. Grawerkę ma tą Starbucksunia, taki, wiecie, symbol, więc ja po prostu jestem tak zadowolona z tych kubków, że nie wyobrażacie sobie, no po prostu sobie nie wyobrażacie. Jak to się nazywało? Moje kolejne zakupy poczyniłam na stronie Scandi Shop. Tam mają bardzo dużo fajnych rzeczy właśnie do domu. No i jakoś tak szukałam, słuchajcie, też takich właśnie rzeczy na jajeczka, żebym sobie z Arturkiem mogła w niedzielę takie jajeczka na miękko sobie śmigać, po prostu zjadać pyszne takie jajeczka w czymś. I właśnie potrzebowałam takich stojaczków na jajeczka i bo tak jakoś sobie radziliśmy po domowemu i w kieliszkach jedliśmy. I słuchajcie, na Scandi Shopie znalazłam, kupiłam dwa. Wprawdzie paczuszka, no troszeczkę szła do mnie, ale najważniejsze, że doszła cała i zdrowa. I na tej samej stronie zamówiłam sobie taką zwykłą, białą, ale też taką prążkowaną cukierniczkę, dlatego że ja nie miałam cukierniczki do tej pory. I słuchajcie, sprawdza mi się fantastycznie, uwielbiam po prostu ten komplet, uwielbiam tą właśnie cukierniczkę, także zakupy ze Scandi Shopu jak najbardziej uważam za udane. Słuchajcie, ja to widziałam już półtora roku temu, kilka razy widziałam i ten pojemniczek i jeszcze taki był na cytrynę chyba. Bardzo często one są właśnie w TK Maxach, słuchajcie, no przynajmniej tutaj w Londynie. No i widziałam, że chyba ktoś kupił, chyba Boogie kupiła sobie taką, tylko nie pamiętam, czy na cytrynę właśnie, czy na... Już nie pamiętam. Tak mi się wydaje, że Boogie kupowała coś takiego też. No i ja właśnie się skusiłam na ten, na cebulkę, bo ja faktycznie tą cebulę zawsze, no nie sklejam jej całej i ona tak leży sobie i schnie, a w tym faktycznie troszeczkę dłużej wytrzymuje, więc... I jakoś tak mi się sprawdza to. I to kosztowało chyba niecałe 2 funty, czy jakoś tak, więc... Nie potupujcie? Taki mały accident. To jest coś takiego. Słuchajcie, wiecie, że ja uwielbiam zbierać punkty, cup karty, w ogóle mam... cały portfel mam pełny tych kart na punkty, na zbieranie w ogóle i tak dalej. I tak samo wiecie, że ja uwielbiam zbierać te znaczki w Tesco za zakupy, czy tam w innych sklepach, no nieważne. I była taka oferta, kiedyś kupiłam patelnię taką dużą, kupiłam noże, kupiłam jakieś garnki, coś tam zawsze z tych znaczków kupowałam. No i kilka miesięcy temu była właśnie też oferta taka na te pojemniki właśnie, w których możemy piec. I ja się skusiłam na dwa, jeden taki troszeczkę większy pomarańczowy, który wywiozłam do Polski, żeby tam Artur go miał. A drugi, no to właśnie zostawiłam sobie, taki mniejszy. To jest taki na jedną osobę, bym powiedziała. On ma 1,2 litra, więc coś tutaj zawsze można upichcić, ale ja nie wiem, jakoś go schowałam i po prostu całkowicie o nim zapomniałam. A go kupiłam z sporą zniżką przez to, że miałam te punkciki, te naklejeczki z Tesco. Nie pamiętam w tym momencie ceny, ale uważam, że warto w takie rzeczy inwestować i szczególnie właśnie, jeżeli możemy kupić je dużo, dużo taniej. Podobne rzeczy powiem wam, że często, bardzo często są w TK Maxie i w HomeSense. To w Polsce, właśnie za te same takie naklejki, tylko że w innym czasie, kupiłam, słuchajcie, dwa pudełka z Pyrexu. Właściwie to są takie szklane jakby i mi się wydaje, że w tych też można piec. Można! Można zamrażać, piec, w ogóle w mikrofalówce można, w zamrażarce. I one są obydwa z przykrywkami, oczywiście tych przykrywek no nie pieczemy. Są dwa pudełeczka różnej właśnie wielkości, ten ma 0,85 litra, ten ma 1,5 litra, więc takie zawsze są bardzo przydatne rzeczy, czy nawet coś przechować, czy upiec, czy cokolwiek. Bardzo, bardzo fajne. Zdobycze z Biedronki. To było nawet na przecenie, z tego co ja pamiętam. A czemu to się rusza? To są takie pojemniki silikonowe, tutaj mam zielone, piękne pojemniczki. Zaopatrzyłam się w jeden zielony kwadratowy, w jeden zielony okrągły i jeszcze właśnie w fioletowy, tak wyglądają mniej więcej po rozłożeniu. A słuchajcie, właśnie teraz coś z tym... Co mi to brzęczy? O co chodzi? Muszę go otworzyć, coś mi tam brzęczy. No nie wierzę. On ma tu łyżeczko, widelec. Ale czad! A w którą stronę to się otwiera? Ale super! O Jezu, i to jest jeszcze nożyk, że można sobie
ale czad, łyżeczko, nożo, po prostu widelec. Jest taki o pojemniczek, że można sobie to oddzielnie schować i można podpiąć pod to i to się podpina. Proszę Państwa, no taki cudak, ale fajnie. A tutaj jeszcze sobie można tak przekręcić i jest... A tu jest na sos! Tu można sobie sos położyć. Biedronka, lubię Cię. Kolejna rzecz z Biedronki to, słuchajcie, taka zwykła, zielona patelnia do naleśników, taka zwykła, najzwyklejsza, tylko że ona jest właśnie takiego śmiesznego, fajnego, akuratowego rozmiaru, akuratowego. Kolejne nowe słowo, zapisujemy sobie w słowniczku nowe słowa powstałe w wyniku wymowy Kali. Więc akuratowego na naleśniki, no nie przybierająca, po prostu powłoka jest. Więc patelenka. Zbliżamy się do końca. Proszę Państwa, to są też zdobycze z Polski. Mówiłam o tym w vlogu, w jednym z vlogów z Polski, że kupiłam właśnie sztućce. Tutaj brakuje mi innego widelca. To są sztućce takie właśnie w czarno-białe paseczki. Fajne są, bardzo mi się podobają. I to są sztućce, które kosztowały... Tutaj niby jest oryginalna cena 9,50. Ja za nie dam, nie wiem, 4 coś, albo po 5 złotych, już nie pamiętam. W każdym razie kupiłam je w sklepie Home and You. To jest coś, co kupiłam u nas tutaj w Tesco. I jakiś też kilka miesięcy temu już chyba. Blender, słuchajcie, taki blender, on chyba kosztował 15 funtów. Takie zwykłe marki, chyba nawet to było teskowe jakieś. Po prostu potrzebowałam taki zwykły właśnie do mielenia, bo ja mam ten taki mikserek, shakerek, ale chciałam właśnie coś takiego, co tak będę mogła gorący czy coś, ale nie jestem pewna, czy mogę gorące tym zrobić, bo chciałam taką zupę krem zrobić i chyba nie mogę, no ale nie wiem. No w każdym razie mam już taki blender i właśnie on ma taki kubeczek i to się takie się cudownie wyprawia. Kochane, dotrwałyśmy do końca! Mam nadzieję, że Wy razem ze mną właśnie tutaj wytrzymałyście. Dziękuję Wam serdecznie za obejrzenie tego filmiku. Zapraszam na kolejny i pozdrawiam Was bardzo mocno i serdecznie. Pa, pa! Nie mogę tego wysłowić. Nie mogę tego wysłowić. Pa! Skąd te słowa mi przychodzą do głowy? Nie mogę tego wysłowić. Jeszcze mnie atakuje łyżka w ogóle, co tu się dzieje?